Dobra, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina 3. I sobie zrobiłem misję. Zapytam Dolores o potwory w folwarku. Widać, że to chyba właśnie ta Dolores, która płacze. Coś się tragicznego stało. Zapytajmy. O co poszło? Otrzymał. Co przyszło znosić na stare lata? Wyleciła dachu nad głową, nie odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Mhm. Co się z nim stało? Któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Okej. Zapytajmy dalej. Mógłbym się zająć tymi potworami. Jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. Spoko, mam nadzieję, że dużo jest tych oszczędności. Co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. No. Ale wiem, że wy, wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Taka hojna babka i wyrozumiała. Wszystko wiedzą o wiedźminach ci ludzie, wszystko. No fakt, za darmo na pewno nie ma co tego zadania wykonywać. Myślę, że sobie szybkim krokiem skorzystamy ze znaku. Nie pal tego, nie ma nocy. Pamiętam, że w Wiedźminie jedynce to było tak cholernie mroczno. A tu jest, o jaka, jaki folwark. Wieś Sztygary. No tam, jak wiemy, tam z któregoś odcinka, chyba dwa do tyłu, to zaatakował tą wieś ten koń, w którego wcielił się duch z szepczącego wzgórza. I niestety teraz szaleje on po Velen i mści się na ludziach, którzy chcieli go wcześniej zgładzić, zaatakować. Niedźwiedź? Niedźwiedź! O, poziom 12. Ale wielki. Nie wiem, czy taki wielki był. O kurwa. O kurwa. Jaki wielki skurwa. Pal go. Jebony. Z takim... Dawaj. Dobrze. Dobrze. Oczywiście, ja wiem, że milczę podczas tych walk, ale naprawdę staram się skupić. Ale to był wielki bydlak. Tylko dobrze, że wolny. No, walczyłem z niedźwiedziem, ale nie był on tak duży. Ostatnio kurwa koniem nie jeździłem, ale... Fajnie też sobie tak pobiegać dla odmiany. Czemu nie? Dobra, jesteśmy w tym folwarku. Widać, że już mamy taki poziom, że niektóre mi się strasznie łatwo namidą. Tam oczywiście jest... Tak jest. Tam oczywiście są sugerowane poziomy, jakim powinniśmy wykonywać. Ale dobra. Właśnie i tak fajnie, przyjemnie. Chodzi też o exploring. W sumie RPG, tak? O. Coś tu mamy? Co ja mam z głowy? Co to było? Pułapka. Spust pułapki. Potwory nie zostawiają pułapek. Coś tu jest. Czyli to nie potwory. I po problemie.
Wszędzie pełno pułapek, muszę uważać. Dlatego będziemy się tu poruszali z wiedźmińskim zmysłem. Myślałem, że to jest jakiś podpal, jasna sprawa. Jak coś, to mamy nasz eliksir kot, jeżeli będziemy musieli gdzieś wejść w tunel lub w ciemność. Następna pułapka. A i trochę tu tego jest. Ja mam z głowy. Zamknięte, ta. Potrzebuję klucza, tylko że niestety nam kochana staruszka, właścicielka folwarku tego... O, jest i piwnica. Coś czuję, że będzie trzeba tu zejść, ale jeszcze przeszukajmy sobie okolice. Tu jest coś do zbadania. Aha, to jest w budynku, dobra. Co to było? A, to coś w lesie po prostu. Patrzcie. Jest jeszcze następna pułapeczka. Ja mam z głowy. Dobra. I tu jest jeszcze. Spust pułapki. Skubani. Dobra, tu nie można. Po problemie. Jak słychać te dźwięki, nie? Jakby były bardzo blisko. Tak, tak właśnie Wiedźmin wyostrza swoje zmysły, proszę was. Dobra, tu już chyba nic nie ma. Coś widziałem. Dobrze, w to nie wleciałem. Dobra, jeszcze tak, to. Tam jest coś. Ja mam z głowy. Tam jest coś, tu jest coś. Kurwa, ile pułapek, zobaczcie. To jest jakaś makabra. Ja pierdolę, jak porozstawiali. No dobrze, dobrze. O fuck. No musiałem w to wpaść, musiałem. Eksplodująca pułapka. Ten, kto ją zastawił, zna się na... Dobra, wejdźmy. Jakiś ruch. Trzeba nadstawić uszu. No cały czas masz nadstawiony. Czyli tak, tutaj widzę, że chyba nie wejdziemy. Pułapki. O! Pułapka. Ale bym się wpierdzielił znowu. Dobra, znowu zabawmy się znowu w turbo detektywa. Tu też zobaczcie. Czyli sznurek ciągnął dwie kusze. Tam jest jakaś skrzyneczka. Klucz do szopy. Dobrze, mamy klucz do szopy. Te pułapki rozebraliśmy jeszcze. Zajrzyjmy w drzwi sąsiednie. O, dokładnie. Nie ma tu nic, na szczęście. Jest jakiś kuferek, tak? Chochlana ją, świetnie, kurwa. O! Jakieś tajemnice. Wyglądają jak bliźniaki. Ten chłopak musiał być bratem staruszki. Wyglądają jak bliźniaki. Ten chłopak musiał być bratem staruszki. No i coś czuję, że ten chłopak, brat staruszki, on gdzieś tu pewnie jest. I może po prostu on chciał sobie przejąć ten folwark. I odstrasza ludzi. Dobra, pozabierajmy. Odstrasza ludzi. Właśnie. On to wszystko pewnie uknął. O Jezus. Kurwa, się musiałem wpierdać. No. Kogo my tutaj spotkamy? Następna pułapka. Coś tu nie gra. No. No na pewno to, że jest pułapka. Duchy przeszłości. I po problemie. Pewnie on tak zrobił, ten brat, że żeby jego siostra myślała o obecności duchów w tym miejscu. O, trochę skorbów. Dobrze, dobrze, zbieraj, panie Wiedźminie. Sztabka Dwimerytu. To się przyda, to jest dosyć twardy materiał. Trzy kusze, jakbyśmy tak dostali, no to połowa żyć pewnie z bani. Albo i więcej. Tam coś jest. Muszę się tam jakoś wspiąć. Dobra, tu następna pułapka. To ja mam z głowy. Dobra, tu raczej nic więcej nie ma, chociaż jeszcze dobrze pozwiedzajmy. Ruda Dwimerytu. Dobra. I tutaj jest do zbadania
Nie, nie, nie. Tutaj jeszcze. Tak, butelka weź. Może jest na tyle długa, że wejdę na stryszek. Myślałem, że będę mógł po prostu przenieść tę drabinę, tak? A tu pewnie wstawka filmowa będzie. Zobaczę, co jest na górze. No zobacz, zobacz. Dziury w dachu. Brak dachówki. I papy. No papy wtedy pewnie nie mieli. No. Refleks ci szwankuje. Moje pułapki za Leto. Się nie uszkodziły. Siema. Leto? Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich. Ha. Z nich? Wiesz, że działam solo. Co tu robisz? Czekam na tych, którzy chcą mnie zabić. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Przyjąłem zlecenie od jednej staruszy. Mam się pozbyć potwory. Wyręczyłem cię. Widzę, że będziesz o tym pamiętał, kiedy pójdziesz po nagrodę. Hmm. Kto cię ściga? Komu naraziłeś się tym razem? Cesarz postanowił pozbyć się niewygodnego świadka. Odkąd opuściłem Lok Muin, trafiłem na wielu, którzy chcieli zabić. Teraz rozumiem, skąd te wszystkie pułapki. Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. I chyba nie bez powodu. Ostro, Leto spotkaliśmy. O kurwa, wieśniacy przybyli na dwóch wiedźminów. I nimi nie są. Znaczy, że Ludwik mnie sprzedał. Ludwik? Stary znajomy. Kiedyś, dawno temu, zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. W wielkim mięśniach. Jakie jaja. I widzicie, warto jest wykonywać każdą misję, bo to jest misja poboczna, w której znaleźliśmy Leto. W pewnym momencie w zimie, w zamku, odbudowywaliśmy to, co się działo w Wiedźminie 2. Tą fabułę, która się działa w Wiedźminie 2. No i ja oczywiście zdecydowałem, że nie zabiłem Leto. Tak samo jak nie zabiłem tej czarownicy. Że byłem po stronie Vernona Rauscha, a nie Jorveta. To wszystko będzie miało oddziaływanie w grze. Już widać pierwsze zaczątki, ponieważ spotkaliśmy Leto. Jakbym wybrał, że go zabiłem, no to niestety by go nie było. Ale fajnie ten Ryj spotkać tego mięśniaka. Pudzian, kurwa. W ziemi niczyjej. Dobra, skąd pewność, że cię oszukał? Że przecież da się oszukać. No właśnie, skąd pewność? Spodziewam ci na dole trafili tu przez przypadek. Prędzej zjem własny but, niż w to uwierzę. Trzeba się ich pozbyć, idziesz? No raczej. Prowadź. Po starej znajomości. Improwizujemy. A, czyli po prostu atak z partyzanta. Ręce lecą, nogi. Pięknie. Tak jest. Kończmy to. Pięknie. Super. Więcej bloków muszę używać, to na pewno. Trochę się odzwyczaiłem od gry, bo chyba ze dwa dni nie grałem Wiedźmina. Ale wracam do formy. To był tylko zwiad. Sprawdzali, czy Ludwik ich nie oszukał. Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu. Damy radę, panie Leto. Twój stary znajomy pewnie się orientuje gdzie. Tylko on wiedział, że tu jestem, więc musiał z nimi gadać. A teraz ja pogadam sobie z nim. Okej. Okay. Dobra, chętnie to zobaczę. Wypowiada się ciekawa pogawędka. Chętnie to zobaczę. No, pewnie. To zapraszam. Widok dwóch wiedźminów powinien mu szybciej rozwiązać język. No, raczej. Trzymaj się blisko mnie. To jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli się nie wie, gdzie szukać. Okej. A co mamy? Na konia wstąpić?
No to jedziemy. Dawaj. Dawaj, Leto. Nie należy chyba do twoich najbliższych przyjaciół. Wiesz, jak to jest w tym zawodzie. Wieczorem pijesz z kimś wino, a rano sprawdzasz, czy cię nie obrabował. Jak go poznałeś? No wątroby wilknęte. Zanim król Foltest pożegnał się z tym światem. W Edirn wydano za Ludwikiem list gończy. Nagroda była spora, a z normalnych zleceń nie szło wyżyć, więc postanowiłem dorwać skurczybyka i trochę się odkuć. Wytropienie go było prostsze niż zabicie utopca. Balował w złotym wisielcu w samym centrum Hage. Złapałem go i związałem, ale posterunek straży otwierali dopiero o świcie. Mieliśmy jeszcze kilka godzin. Zaczęliśmy rozmawiać na zawiesie czasu. I tak nam się dobrze gadało, że rano wypuściłem. No dlatego teraz mu zaufałeś? Myślałeś, że ci się odwdzięczy. Byłem głupi, a za głupotę się płaci. Ale za zdradę więcej. Prawda. Prawda, przynajmniej prawda. Ale biegnijmy dalej. Fajnie było sobie pogawędzić z Leto. Opowiedział nam historyjkę. I teraz co? Pozbyliśmy się tych pieprzonych wieśniaków, którzy myśleli, że pałają wiedźminą gówno. To jest kurwa giera. Ile to jest alternatywnych rzeczywistości tak naprawdę. Ile tu się może zdarzyć to lub tamto. Zależy oczywiście o czym my zdecydujemy. No to świetne jest. Jedziemy. Mamy gości. Kto wam będzie zazdrościł? Leto, witaj. No, dobrze cię widzieć. Całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Gówno. Dobra, powiedzmy, że jesteśmy Geraldem z Rivii. Geralt z Rivii, wiedźmin. Drugi wiedźmin? Co to, macie jakieś zlecenie w okolicy? Mm-hmm. Siadajcie, napijecie się czegoś? Nie piję ze zdrajcami i sprzedawczykami. Hej, uważaj co mówisz, jesteście na moim terenie. Ty? Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu. Może cię w końcu wytropili. Z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet 5 minut, a już zdążyliście mnie 2 razy obrazić. O, proszę. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. No to jedziemy. Uważajcie, panowie, to wiedźmini! Wiedźmini nie atakują ludzi! Dla was, drogi moi. No dalej! To wieśniaki, tylko głowy lecą. No, próbuj tym młotem. Ciota. Ledwo co. Kurwa z ziemi wyreśli, tylko z pałkami jakimiś. Pierdoły, Ania. Lecz spokojnie, bo się wykrwawisz. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. Są na północ stąd. W Zalipiu. W Zalipiu? Jakoś ci nie wierzę. Po co miałbym kłamać? Leto, wybacz. To nie było nic osobistego. No, szumowina. Ostatnio kiepsko nam się wiodło. Na dodatek... podpadliśmy czarnym. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski grejt. Może to był baron? Takim jak on się nie odmawia. Rozumiem. Hej! A moje lekarstwo? Widzisz, Ludwik, takich jak ja się nie oszukuje. No i koniec zamawiam. Jadę z tobą. A, czyli ciągniemy dalej misję, no i fajnie. Ale ja bym coś tu pozbierał. Tu są wściekłe psy, zeżrą mnie! Miej litość! Nie ma litości dla zdrajców, po prostu nie ma. Dobra, siądźmy na kunia. Dobra, czyli tego się gościa pozbyliśmy, dowiedzieliśmy się oczywiście, gdzie dalej.
podążę. Dawaj, dawaj, wyprzedź mnie, wyprzedź mnie. Wyprzedź mnie i jedziemy dalej. Jak zobaczyliście, jak ja będę jechał sobie galopem, on też. Jak przyjdzie na dwa razy trwałem, on nagle też. Nie słyszałem o nim. Przybierał różne nazwiska. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? Dobre dla komedianta. A tym, z którymi się rozprawiał, nie było do śmiechu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i nacinał usta od ucha dół. Nilfgaardzki... Robił im Jokera. Jeszcze nie? Dawaj, dawaj, w takim razie. Oczy otwarte. Myślisz, że naprawdę to są? Nie wiem, ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. Dobra, mam... Aha. Mamy wrócić do Dolores, no to wracamy, tak? Dobrze ja rozumiem? Dobrze. Gdzie jest Leto? Gdzie się tak śpieszycie? No dobra, wróćmy tutaj do niej. No spierdalaj. Chłopka. Jest i Dolores. Wróciłeś. Co z moim domem? Zajebiście. Jest już bezpiecznie. A czy znalazłeś może moją skrzynkę? No właśnie nie. Nie, może ktoś ją ukradł. Możliwe. Tyle lat minęło. Ale poszukaj. Tak zrobię. No. Niech cię bogi prowadzą. No to najwyżej sobie tam wrócę, odwiedzę to miejsce, nie ma problemu. Idź mi z oczu. Ale tam jest Leto dalej, tak? Chwila, chwila. Ej, 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 ej. To dobra, jedziemy w takim razie za Leto. Gdzie jest mój koń? Kurwa, aż tam. Musiał stanąć tak dziwnie. Czasami tego nie kumam. Ten koń się tak jakoś porusza, no. Muszą być warte więcej niż cała wioska. Powiedz mi, gdzie jesteś? No, Araby. Teraz wolno. Okej, okay, dobra, czyli dalsza część zadania z Leto. Pomagamy mu oczywiście. Jak żeby inaczej, skoro no dwóch wiedźminów musi sobie pomagać. Co to za chłopak? Tam bez nóg jest? Co jest w tamtej stodole? Siano. Macie gości? Biegnij po rodziców. Niech zabiorą z domu wszystko, co cenne i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze. Daj to matce, a teraz biegnij. Ale to jak groźnie wygląda. Co mu dałeś? Zadośćuczynienie. Zostań tu i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. Pocięty ryj, czaszka. Tak samo Gellert. Geralt. Sznyty ma tylko wszędzie. Wygląda jak popek. O kurwa, co on robi? Kartacza puścił na ten? Co do kurwy nędzy? Pioruniaki czy co? Zawrzeć gęby! No aha, Leto po prostu musiał wywabić ludzi z chaty. O, może Leto zagramy? Leto z Golety. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Czy? Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Będę Leto? Będę Leto? Wcielę się w jego rolę? No chciałbym, no. Skoro się w Ciri wcieliliśmy, to ile to można było, nie? No pamiętam, w dwójce to albo się wcieliliśmy w Jorveta lub w Rnona Roche. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Jakiś taki dziwny... Czemu on tak kilka razy wczytał? Już drugi raz. Co to kurwa ma być? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Chlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokąd? Nie, po prostu zaraz cię zabiję. Chcesz mnie zabić?
A nawet mnie nie znasz, niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Oho. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić. Przestraszył się. No, to raczej nie zrobiło na nim wrażenia. Jednak się chyba nie wcielimy w jego rolę, tylko już będzie po fakcie. A sobie Geralt spokojnie siedzi i czeka. Dobra. Jednak tak jak obiecał. Poobcinał wszystkim ręce. Do ciebie nic nie mamy. Paduleto? Nie wierzę. I co? I skończysz jak on. Co ty na to? Nie wierzę, Leto padł od strzał. Od strzała w ten. Z łuku. Od strzały w z łuku. Tamtych. O kurwa. Dobrze. Nie ma gościa. A co z Leto? Padł od jednej strzały. Leto. Taki wielki, kurwa. Pierdolec jeden. Kupa mięcha i padła od jednej strzały. No nie wierzę. To już by miała być... Zamk Webarski, a coś tu nie gra. Zaraz pewnie go Geralt uzdrowi. On tak leży, siedzi jak lalka. A? No i co? Obudzi się? Czy się nie obudzi? A jednak, to może po prostu go sparaliżowało. Ten cały jad. Gdyby nie ja, odcięliby ci głowę. Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. Wtedy nie byłoby zabawy. Bawi cię to? Nie tak ostro, Geralt. Dopiero co zmartwychwstałem. No tak. Zamk Webarski jad ciągle może cię zabić. Masz odstrutkę? W wiłkach. Zaraz wezmę. I za parę dni będę jak nowy. Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Lochmuin. Było ich wielu. Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć. Raz na zawsze. No wszystkich pewnie nie zabiję. Bandy Westera i przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. A co z Ludwikiem? Też był częścią planu? Nie. Jedynie komplikacją. Choć przyznam, że jego zdrada dała mi trochę do myślenia. Ale musiałem zaryzykować. Gdybyś nie wyrąbał do nogi wszystkich świadków, wieść, że Leto z Gulety jest martwy, w kilka dni rozeszłaby się po całym kontynencie. No raczej. Jak nie może wiedźmin zginąć? Gdybym wiedział, o co chodzi. Mówiłem ci, żebyś się nie wtrącał. No nic, trudno. Skoro plan się nie powiódł, muszę zniknąć. No właśnie. Zaraz do Kaer Morhen. Kogoś oddelegowaliśmy. A tego dziadka. Możesz przeczekać w Kaer Morhen. Z twoimi kolegami ze szkoły Wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło.
No, pewnie by go nie polubili. Powiedz im, że ja cię przysyłam. Zrozumieją. Kermorem mówisz. Czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Pomóc ci jakoś? Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kermorem. Do zobaczenia. Jacy teraz mili koledzy, przyjaciele się zrobili, nie? Jak w części drugiej Geralt ścigał Leto, odkąd w sumie się dowiedział, że Wiedźmin jest zabójcą królów, tylko nie wiedział, co to za Wiedźmin, tak? I ścigaliśmy go, no, większość gry. No i na końcu oczywiście postanowiłem, żeby go nie zabijać, no, tak jak mówiłem. No i, ale spoko. O, a co tu możemy zrobić? Bo tutaj widzę, że jest stół jakiś kowalski, tak? Stół rzemieślniczy. A nie, to jest po prostu kowal. Dobra, który teraz w harapie sobie śpi. Także niech on sobie śpi. Dobra, zapiszemy grę. O. Dobra, ja będę kończył już. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zrobiliśmy sobie misję odbicie tego folwarku całego od pani Dolores, która myślała, że tam są upiory, a tam skampował się nasz stary kolega Leto z Gulety, który przygotował pułapki na ewentualnych ludzi, którzy przyjadą po niego. Oj, już troszeczkę gadam głupoty, bo jest późno. I też jestem zmęczony. Ale fajnie, że się ten osobnik w końcu pojawił i to w misji pobocznej. Wiedziałem, że w ogóle on wystąpi w grze, tak jak pewnie Verdon Rosh. A myślałem, że bardziej to będzie związane z fabułą główną. A tu proszę, jest Leto, pomogliśmy mu, żyje dalej, ma się dobrze. Jeżeli wam się podobało, subskrybujcie. Ja się będę żegnał, trzymajcie się, cześć, pa.